Siema. Siema. Co tam? Chory jestem ogólnie. Ty, jest taka sprawa, nie? Jaka? Kilka dni temu. Nie wiem, czekaj, zaraz zobaczę dokładnie kiedy. Trzeciego, tak? Trzeciego. Wziąłem od was telefon. Wiadomo, nie z Kubą, wszystko pięknie. Bateria hopie trzyma 4 godziny. 85% ma kondycji? Kondycji. Już ci mówię dokładnie, dobra? I tylko 4 godzinki trzyma? No tak. Może troszeczkę dłużej, no. Nie chcę cię skłamać, ale kiepsko to wygląda. To coś jest nie tak. A masz paragon? Wszystko mam. Ty czekaj, gdzie to się patrzyło? Bateria, nie? Dobra, nie patrz, no wierzę ci, nie? Kondycja? No 85% jest z tego. Daj paragon, zrobimy zwrot, nie? Trzymaj. A nie chciałbyś jakiegoś innego iPhone'ika może po prostu? A coś masz? Ciekawego? Nie. Co masz? Tutaj masz... A to chyba ty sprzedawałeś go, nie? Którego? Tego, 269. Co to mój stary? Jeszcze jest? To no. Jest antyk, chłopie. Ja go sprzedałem, jak brałem tego, wiesz? No. Tego masz za 1599. Pokaż, co to jest? iPhone 12 mini. A ile ma, jaką ma kondycję? 88%. Jest igiełka, nie? Zobacz sobie. No. A za ile mi go puścisz? No. Wiesz, tu się trochę przejechałeś, to 1400 bym mógł zrobić, nie? 1300? Bez 1400. 1300 bez git. Nie, szefowa mnie zaje... 1350 i go biorę. Nie, naprawdę, 1400, nie? To jest takie minimum moje. Ty, no zobacz, ja tu przychodzę, kupuję, sprzedaję, zastawiam to, tamto. No dlatego wiesz, się zastawiam. Dwie stówki dostałeś rabatu, nie? Myślę, że to jest no, 1350 mogę dać. Nawet nie wiem, czy będę miał tyle przy sobie 1400, poczekaj. To ile tam było tego? 700, tak? No, 1350 mogę dać. Tyle mam. Nie no stary, naprawdę, nie da rady, nie? Mogę zrobić maksymalnie 1400, nie? No dobra, niech będzie. Dobra. I tak zobacz, dwie stówki zszedłem, nie? Ty, a masz jakieś etui do niego, coś? Jeżeli podoba ci się to, co robię, zostaw lajka i subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszamy także na punkt przy ulicy Piłsudskiego 47 w Drezdenku. Nie masz, nie? Nie ma. A nie ma tu, żeby kupić coś tam? No z tych etui tam, no niestety, ja przyjąłem kiedyś jakieś takie stare, wiesz, po złotówce, nie? Ale raz, że się nie sprzedają, dwa, że tam nie ma do tych nowszych telefonów, nie? No dobra, dobra, ja i tak go wezmę, nie? Bo ja potrzebuję telefon, nie? Ale tego kurwa nie chcą chłopie na oczy widzieć, ty masz tu jeszcze co ten? Wylogowałeś się z iClouda? Nie, a chcę tu se przesłać. Dane? Tak. To one będą w chmurze, w iCloudzie. Nie, Kuba mi to inaczej ostatnio robił. Skanowałem coś, pyk, i się samo przesyłało. Bo jeżeli miałeś połączenie z Wi-Fi, to on powinien dane do chmury przesłać już. Ale ten, Kuba mi tak robił, że wszystko tu miałem, ty, z powrotem. To co mam tam, to mam tu, wszystkie aplikacje, no to, wszystko. W chmurze masz wszystko, nie? On coś tu zeskanował, tylko położył koło siebie telefon i git. Wiesz o co chodzi? Mhm. I normalnie się wszystko przysłało, wszystko. No tak też wszędzie można, byłem ale... zalogowany, pyk, 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 wszystko ładnie, pięknie, cyk, cyk, cyk. To weź tak, to zrób mi. I będzie git. Jak się zalogujesz na iClouda swojego tutaj, nie? No. To on ci to z chmury wszystko pobierze. Bo ten iPhone już sobie robi kopię zapasową w chmurze od razu, jak się no zalogujesz ja wiem, na iClouda. Mordo, ja wiem, mordo. I to, co masz tutaj, wszystko masz już w internecie w chmurze swojej. Jak się tu zalogujesz, nie? No. To on sobie z tej chmury wszystko pobierze. Wszystkie aplikacje i nie będę musiał się logować, tak. Nic. Dobra, dobra. Zaraz zobaczymy. Ale roboty, co? No kurde. 15 minut już minęło. Daj jednak tego starego iPhone'a. Czekaj. Będzie szybciej, tak. No to mówiłem ci. Okej, zadzwonię do Kuby, spytam, bo rzadko mam z tym styczność i nawet nie wiem, jak to ogarnąć. Ha! Jednak fachura to fachura, nie? No trzeba by go zresetować, ale tu już zalogowałeś się na iClouda. Może jakoś przez ustawienia teraz szybciej. Cześć Kubuś, słuchaj, bo jest fliszki i próbujemy dane przenieść ze starego iPhone'a na nowego iPhone'a i oba już są zalogowane na iCloud. Jakby to najszybciej zrobić? Zresetować jednego. Zresetować? Jednak? No dobra. A którego zresetować? Tego nowego i wtedy, i wtedy wyskoczy, żeby przenieść dane, no. Dobra. No. To dzięki, hej. Spotkać się, no. Kurczę, tak myślałem właśnie, no. No właśnie, ty, on mi mówił! Mówi resetuj, mówi patrz, pyk,
Ta jest. Dobra, to musimy się wylogować z tego iClouda. No wyloguj się. Wyloguj się. Dobre. Trzeba zaktualizować tego iPhone'a, żeby z tego się mogło pobrać. To może ja to zostawię, co? Bo już jest 20, ja już kończę pracę. No. I najwyżej jutro to ogarniemy. Odłożę tego z iPhone'a, niech się zaktualizuje. No bo ja już zawijam, jest 19.57, nie? Przeniesienie to jest 5 minut roboty, akurat. Ale nim to się pobierze, nim się zainstaluje aktualizacja, to godzina będzie, nie? Także tak czy siak nie zdążymy. Zobacz, co tam będzie najwyżej pokazywać. Pobieram. Dobra, niech zobaczymy, co będzie. A co dla was? To weź kasę. Ile bym dostał do tego iPhone? A jaki to jest? 7. Dwie stówki. Dwie stówki. A to taki telefon. To jest Alcatel 5028Y. Co tam się dzieje? 15 minut, żeby się pobrała aktualizacja. Drugie 15 minut, żeby się zainstalowała, to jest 30 minut. I żeby się skopiowały dane 15 minut, czyli to będzie trwało z godzinę. 45 minut. Dobra, obsługuj na razie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Z Alcatela 100 chyba. Tak na oko. 5028Y. Zobaczę, jak to. Hasa. No nie ma ich za dużo, ale 220, 250, 310, 300. A ile byś chciał za Alcatela? No. Właśnie nie myślałem. No, jest nowiutki. Był z miesiąc może używany. Ale sam telefon masz, czy pudełeczko, ładowarkę, jakiś do ładowarkę, zakupu? Ładowarkę mam, tak. Dobra, a paragon albo fakturę, to by była gwarancja producenta, to zawsze więcej, nie? Nie, nie, bo to brat kupił, potem wyjechał do Anglii i pozostawił. W ogóle nieużywany. No, widzisz, w ogóle nieużywany, ale już ryski jakieś ma, nie? Może z miesiąc użyło. I też wiadomo, nie ma dowodu zakupu, no to wtedy nie ma gwarancji, więc to też traci na wartości, nie? No. Bo wiadomo, w każdej chwili może się coś zepsuć nawet w takim nowym telefonie i jak coś się komuś zepsuje, to daje na gwarancję. No ale jak nie ma dowodu zakupu, no to producent nie uznaje gwarancji, nie? Więc no kurczę, no max 150 bym mógł zrobić. A jeszcze coś wspomnieć? Jeszcze coś? Jeszcze coś, tak. Tam pierwszą. Wiesz jaka próba może? 3-3. 3-3-3? Mhm. No. Gram 51, 128 zł, no 130 zł. A, dobra, to wszystko musiał wziąć? To pierścionek nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nic. Dobra. Tylko chciałem jeszcze zobaczyć tego LG-ka. Którego LG-ka? Tego Winga. Winga? Tak. Ostatni, z tyłu. LG-ka. To on ma plecki zbite. A, stąd też. W sumie nie, tu jest stara cena. On jest już przeceniony i to już grubo. On się na Allegro sprzedał 5 razy i 5 razy nikt za niego nie zapłacił, nie? Ktoś kupił, nie zapłacił. Kupił, nie zapłacił. Aktualna cena 899. Zobacz sobie go. Ten jest zbity? Tył jest zbity, przód jest na jednym dosyć porysowany chyba. To jest generalnie ten telefon z dwoma ekranami chyba. Tak. No, jest właśnie. Też Bayer, nie? No. Rozładowany. Kurczę. Pokaż. Ja go na szybko podłączę. No masz super szybkie ładowanie, to się szybko naładuje. Co tam idzie? Idzie coś tam czy nic? Pobiera się jeszcze. Jeszcze? To, ale takiego telefonu jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy taki drugi gdzieś jest. Nie widziałem. Chyba LG takie wypuściło tylko, nie? No chyba tak. Co, pobrał się? 6 minut jeszcze. Ale kto to wymyśla, takie telefony w ogóle, nie? No. I co, on się tylko tak tam? Mhm. No mam dwa ekrany, nie? Tak, dwa ekrany. Maksymalna pojemność baterii 100%, ale serwis, czyli wymieniana była na nią. Wymieniana, tak. Ja już kupiłem, taka wymieniana była. Ja nie wymieniałem. Ile dałeś za niego? Ja nie wydałem. 400 zł? A tego nie? No tak, trochę mało. 250 chodzą, nie? No 250. A 150 za niego, tak? Tak.
O, łączył się. Dużo jestem ciekaw, jak to wygląda. A gdzie będą wymieniać? Myśli pan to? Jeszcze raz? Wymieniam mi to gdzieś? Powiem ci szczerze, ja na twoim miejscu bym sobie po prostu kupił etui i założył. I z głowy. Nie? No, też tak można. Na przykład ja w swoim S10 mam etui. Jakbym miał zbite plecki, to tu nic nie widać, nie? No. Jezu. To teraz też muszę kupić. Ale szlify są. Wow. I to takie na paznokieć. 150 by było, wiesz? 50, 200 nie da rady. Nie da rady. Zobacz, jak tam jest sprawa nasza tam. Nie, Mordko. O, nasza sprawa. Nie denerwuj się. Dwie minuty, ale żeby pobrało. A jeszcze będzie się instalować. To zobaczymy, ile się będzie instalować, dobra? No. Nie stresuj się. Nie. Jutro będę w domu, nie? Co? Jutro będę w domu. A ty jutro masz wolne? No. Aha. Jakby nie miał wolne, to bym chyba dzisiaj tu spał. No co ty? No, no to wsio mamy. Kurwa, stałem tu trochę, nie? Godzina czasu, nie? I dwie minuty. Zmęczony jestem. Ja też, a jestem chory dzisiaj jeszcze, nie? Tak, zostaje do tego. To jak? Dwa zostają, no a pierścionek zabieram. Aha, czyli dwa sprzedajesz, a pierścionek zabierasz. Tak. Tak? Dobra, no. To daj tego Alcatela. Aha. A to kupujesz, czy nie? Kurczę, no chciałbym, ale no, pieniądze dopiero jutro, więc się boję, żebym ich nie wykupił. Żeby ich nie kupił? No. Myślę, że może być spokojny. Zrobię ci też rezerwację. Możesz dać na przykład stówkę, ja ci go odłożę, będzie dla ciebie. A, może tak, nie? Jak chcesz. Taka zaliczka na rezerwację i wiesz, i będzie czekał na 100%, nie? Chyba poczekaj w domku. Jak mi pójdzie? Bo tam będziesz żałował. No. A ty mi tak gadasz, a potem ja nie znajdę takiego. No w tych pieniądzach na pewno nie znajdziesz. Ale ogólnie wszystko sprawne, wszystko. Tak, wszystko git jest. No to jakby pan stówkę oddał, to dzisiaj pobierzemy. Dzisiaj? Mhm. Teraz? No. No dobra. Dobra, mordo, elo. No, na razie Łukasz. To do pudełeczka wkładam ci paragonik. O, super. Żebyś nie zgubił. W razie jakby co tam, to można oddać. A właśnie jakaś gwarancja jest na niego, czy coś? Tak, jakby coś się działo, to możesz zwrócić go, nie? Aha, o, super. No, tego i ile? Proszę bardzo. Taka rozruchowa. 24 godziny. Ale 2-3 dni może być, nie? No, fajnie. Dobra, to dziękujemy ślicznie. Dziękuję również, do widzenia. Ja mam taki telefonik na sprzedaż, S10. O, mój ulubiony. O, ja też byłem właśnie z niego zadowolony dosyć. I ale... czemu zmieniasz? iPhone'a chciałem spróbować i co mi się w tym nie podoba w telefonie, to bateria jest dosyć taka. No, a ile już go masz? 3-4 lata. No to trzeba by wymienić baterijkę, nie? Ja też mam S10, chwalę sobie, no ale rzeczywiście baterijka do wymiany, nie? Po 3-4 latach. Ale ja nie wiem, czy to tak nie jest właśnie już fabrycznie dosyć słaba ta bateria, bo znam kogoś, kto miał też właśnie S10 i od początku już jest słaba bateria, także no... A wiem, że znajomi mają teraz właśnie sobie kupiłem tą 14. To jest kurde przepaść. Moja S10 na początku dobrze trzymała, nie? Mhm. Mi wystarczało. No wiadomo, po czasie to i się. Ale kurde, to już fajne jest telefon. Przede mną jakieś Huawei, tam jakieś P Lite, coś tam, P8 chyba. I jeszcze inne takie jakieś nie flagowe modele i one bardzo szybko się tam zacinały czy coś, a ten telefon, kurde, naprawdę nie ma tego problemu. Tak, flagowiec jednak flagowiec, nie? Tego dosyć długo też go miałem po prostu, tak to zawsze częściej trochę zmieniałem te telefony. Jakieś tam ślady użytkowania drobne są na pewno, bo i w pracy go użytkowałem, a to mam takie warunki. Kurczę, ile teraz taka S10 chodzi? Nowa, nie wiem ile może, kurczę, chyba z tysiaka. No też mi coś świta, że tysiaka, no. No tak w miarę dobrze cenę trzymają. Ale już masz ekran wypalony. Tak? No, zobacz sobie. Przebija taka poświata, nie? Tutaj przyciski są na dole. No. Poświata przycisków i tutaj masz taki pasek, nie? Czyli ekran się wypala. No widzisz, ja nawet to się nie znam na telefonach, bo ja to nawet tego nie zauważyłem za bardzo, że to ma. A miałeś ciemny motyw, czy jasny? Ja raczej cały czas przyciemniony, żeby właśnie tą baterię
oszczędzać, kurde, w tym telefonie. Bo to na białym tle widać, nie? Na czarnym tle no. Tego nie zauważysz. Z wypalonym ekranem było 300. No to mi się tam jakby pasowało te 300 nawet. No dobra. Ja i tak go tam raczej robić nie miał zamiaru. Ja na przykład jak nagrywałem serial, zaczynałem, nie? No. To właśnie od Samsungów S10 i takie zbite kupowałem przykładowo za 400 zł, no. Nie? I przydały się, żeby nagrywać serial, nie? Także... Takie, nie, aparaci, wiesz, aparaci, jest wada, ten, ale no. Ktoś będzie chciał tańszy telefonik, fajny, to fajnie, będzie miał. No, no, fajnie to nagrywa, to prawda. Daj dowodzik.